Poszło. Cześć, nazywam się Szymon Kulec. Sieć posługuje się loginem z Kulec, więc macie pewien handle do Twittera. A także, jeżeli by Was jakieś moje przemyślenia, uwagi, pomysły zainteresowały, to zachęcam też do czytania mojego bloga. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów, może kilkanaście, kilkadziesiąt, na szeroko pojętych transakcji. No i zajmiemy się takimi nieco ciekawszymi transakcjami. Nie transakcjami, które powiedzmy dotyczą jednego elementu, ale takimi, które rozpinają się przez wiele, wiele różnych elementów, na przykład bazę danych, kolejkę, serwisem, różnego rodzaju elementy. Outline jest prosty. Tak naprawdę to na czym zbudujemy, co będziemy próbować budować całą wiedzę, oparte będzie o jeden przykład, jego analizę, ewolucyjną analizę. Przejdziemy przez różnego rodzaju elementy. Na końcu proponuję zostawić, jeżeli będziemy mieli jeszcze chwilkę sensownego czasu, czas na pytania i odpowiedzi. Więc nie przedłużając zbytnio dalej. Przepraszam, czy gubię czasami dźwięk z mikrofonu? Dobrze. Tak. Na początek takie jedno drobne pytanie. Ile z Was używa jednocześnie jakiegoś serwisu, albo kolejki, albo jakiegoś zewnętrznego zasobu i bazy danych, na przykład w jednej metodzie, albo w jednym systemie? Świetnie, to nie będziemy się nudzili. Zacznijmy zatem od przykładu. Przykład ekstrahowałem z jednego artykułu. W MSDN jest taka autorka, nazywa się Julia Lehrman. Napisała książkę o NLP Framework, przyłożyła też do samego NLP Framework rękę. No i w jednym z artykułów, do którego tutaj link jest klikany, przedstawiła sposób komunikacji pomiędzy aplikacją, bazą danych i kolejką. Miałem z nią dość krótką dyskusję na temat błędów zawartych w tymże właśnie artykule i całym podejściu. I chciałbym, żebyśmy po prostu przeszli teraz przez to i zastanowili się, co ewentualnie można by poprawić i może na początek zbudujemy sobie też jakąś intuicję, dzięki której będziemy w ogóle mogli poruszać się właśnie w tym świecie systemów rozproszonych. Mam nadzieję, że to jest dostatecznie duża ścianka. Przykład jest bardzo prosty. Mianowicie opiera się nasz ten zasób inny niż baza danych, z którym będziemy się komunikowali. Tutaj w podanym przykładzie jest to RabbitMQ. Czyli nasza metoda, którą będziemy używali do komunikacji, nazywa się po prostu publish. Nic wielkiego, po prostu opublikuje jakiś obiekt. Składa się z, tak jak to przy bibliotece dotyczącej RabbitMQ, wytwarzamy sobie jakąś factory, potem otwieramy połączenie, wytwarzamy kanał, serializujemy w jakiś sposób obiekt. Serializujemy w jakiś sposób obiekt. Następnie ten obiekt kodujemy UTF-8, bo kanał RabbitMQ przyjmuje tylko w ten sposób podane dane. No i publikujemy. To tak naprawdę, z czym tutaj się komunikujemy i w jaki sposób, czyli to, że w tym momencie serializujemy JSON-em, że komunikujemy się z RabbitMQ, to nie ma znaczenia. To, co najważniejsze, to zapamiętajmy, że po prostu metoda publikująca robi bardzo prostą rzecz. Dostaje jakiś obiekt, jakoś go tam ładnie opakowuje i wysyła do zewnętrznego zasobu. Równie dobrze to mógłby być jakiś serwis. Nie, to jest tak naprawdę nieważne. Przejdźmy do naszego jakby setna tego przykładu, czyli do metody, która zapisuje jakiegoś customera. Znowu zwracam uwagę, nie czepiajmy się, jeżeli chodzi o sposób użycia NLP framework, czy o samą konstrukcję. Przykład jest maksymalnie uproszczony. To, co chcemy zrobić tak naprawdę, to chcemy w jakiś sposób zapisać customera. Czy to jest update, czy create, czy jakakolwiek inna operacja na tym customerze, znowu nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że chcemy po prostu go zapisać. Otwieramy więc sobie nasz DB context, dodajemy naszego customera do zbioru customerów i wywołujemy save changes. Następnie, jeżeli otrzymaliśmy tam warunek, jest liczbę zmian większą od zera, publikujemy tego customera. Znowu nie zajmujmy się tym,
przekazu, będą mieli do czegoś referencje, jakby się to serializowało w JSON-ie, zostawmy to. To nie ma znaczenia. A jeżeli się opublikowało, to jest same true. W przeciwnym wypadku, jeżeli tutaj ta liczba zapisanych customerów byłaby 0, zwracamy false. No, pytanie, czy ktoś z Was widzi jakiś problem w tym kodzie? Pan już może się wyłożyć. Okej. Dobrze, pan już może się wyłożyć. Mhm. I jeżeli mógłbyś powiedzieć coś więcej? No, nie opublikuję wiadomości na koledze. Możecie włożyć przed publikacją i my to zinterpretujemy, że niby została opublikowana, ale nie zostanie opublikowana, tylko będzie szukał obsługi błędu. Jasne. Pozwól, że sparafrazuję troszeczkę twoją wypowiedź. Czyli tak naprawdę moglibyśmy się zastanowić w tym momencie, przejść kolejną linijki i zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy otrzymali na przykład w danym miejscu wyjątek. Więc mogą pojawić się różne out of memory exceptions, na przykład jeden z nich, chociaż rzadko spotykany, to niedobrze możemy pomyśleć o zabiciu naszego procesu, albo po prostu na przykład wyrzuceniu całego serwera przez okno. Urząd administrator zawsze musi to zrobić. Co by się stało, gdyby ten błąd, czy też wyrzucenie maszyny przez okno, pojawiło się jeszcze przed publishing? Bądź gdyby któraś z serializacji tutaj, czy tych całych przekształceń, jeszcze przed wysłaniem wiadomości na kanał, też zawiodła. No, znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji, w której nasz save powie, dane zostały zapisane do bazy danych, natomiast nasza aplikacja nie opublikowała tej wiadomości. Bo jeżeli jest to jakiś po prostu log, na którym nam nie zależy, zazwyczaj nie ma takich logów, a nie stanowiło wówczas to żadnego problemu. Natomiast jeżeli jest to szyna, czy też serwis, czy też jakaś usługa, którą chcemy powiadomić o każdej zmianie w naszym customerze, to wtedy pojawia się pewien problem. Po prostu lokalnie zapisaliśmy zmianę i dopóki ten sam customer nie zostanie zmieniony po raz kolejny, tamta druga usługa, kolejka, cokolwiek tak naprawdę, nie zostanie o tym powiadomiona. No więc zastanówmy się, może w jakiś sposób przeorderowanie tych operacji, nie ma takiego polskiego słowa, ale tym razem, pomoże nam w sposobie obsłużenia tejże właśnie niewłaściwej sytuacji. No i znowu możemy podążać tak naprawdę tą samą ścieżką. Zastanówmy się, co jeżeli w którejś z linii wystąpiłby błąd. Znowu możemy się tylko usłużyć out of memory exception czy innym kataklizmem Godzilla. A spróbujmy na początek dodać po prostu customera do kolekcji. Opublikujmy informację na zewnątrz o tym, że customer został zmieniony. To, że wysyłamy do całego customera, to nie ma znaczenia. Po prostu informujemy jakiś inny serwis zewnętrzny, inną usługę. No i na koniec zapisujemy zmiany. Gdzie może pojawić się błąd? Czy zapis się odbywa? Dokładnie. Dokładnie. Czyli albo dwie odpowiedzi takie same, ale tyczą się, znaczy różne tyczą się tego samego. Mniej więcej tutaj, czyli albo zaraz po publishu nasz proces może się zepsuć, albo w momencie połączenia z bazą danych, na przykład nasz router po prostu przerwał połączenie. Różne rzeczy dzieją się w sieciach. Dowolna inna katastrofa też może się zdarzyć. Znowu, ponownie, wylądowaliśmy w świecie zupełnie niespójnym. Na kolejkę wysłaliśmy, czy też do innego serwisu wysłaliśmy wiadomość o tym, że dokonała się pewna zmiana. Natomiast w bazie danych ta zmiana się nie dokonała. Inny serwis zostanie powiadomiony na przykład o tym, że nasz użytkownik został oznaczony jako klient premium, tymczasem w naszym systemie on klientem premium nie będzie. No nie jest to najlepsze. Tak naprawdę cały ten przykład i całe takie rozważania możemy sprowadzić do takiego prostego przypadku. Zróbmy coś z bazy danych, potem zróbmy coś z kolejką. Albo zróbmy coś z kolejką, a potem zróbmy coś z bazą danych. No i teraz możemy się zastanawiać, skoro mamy tak ustrukturyzowany kod, tak ustrukturyzowany ten przykład, możemy spróbować pewnych mitów. Możemy spróbować potęcić kureczkami i zrobić coś, już może się uda. Więc moglibyśmy sobie pomyśleć, że na początku możemy wstawić jakąś informację pre do bazy danych. Uwaga, za chwilę będę wstawiał użytkownika. Możemy nawet wstawić tam wszystkie dane tego użytkownika, jeszcze tego nie potwierdzę. Potem wysłać tą informację do kolejki, no i potwierdzić to w bazie danych.
znowu posługując się dokładnie tym samym prymitywnym, ale że fajnym sposobem, zastanówmy się, co by się stało, gdyby po którejś to linijce nasz program się wywalił. Znowu widać, że jeżeli pomiędzy trójką a linijką czwartą a piątą na przykład nasz proces się wywali, wówczas wylądujemy w stanie niepotwierdzonego customera w naszej bazie danych. No i jak widać, takie problemy można generować w nieskończoność. Po prostu mamy dwa niezależne zasoby, którymi się komunikujemy. Na pewno mogą znaleźć się po prostu przy niewłaściwej konfiguracji, błędach sieciowych i tych wszystkich kataklizmach, które opisałem, mogą znaleźć się po prostu w stanie niespójnym. A więc wnioski tak naprawdę są proste i to, co ważne, to nie dotyczą tylko komunikacji pomiędzy kolejką a serwisem, pomiędzy kolejką a bazą danych, naszej komunikacji, integracji przez naszą aplikację tych dwóch elementów, nie tylko integracji pomiędzy serwisem i bazą danych, ale tak naprawdę dowolnych dwóch, trzech, czterech elementów, które chcemy w ten sposób połączyć. To, co drugi wniosek, który warto zapamiętać, to nawet przy różnym tak naprawdę porządkowaniu tych rzeczy, czyli w próbie wstawienia przed, po, w środku jakichś elementów, zawsze może pojawić się taki błąd, który doprowadzi na te dwa systemy do pewnego niespójnego stanu. No i tak, czyli ten trzeci warunek to właśnie to może się pojawić z różnych powodów, a powodów jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli mówimy oczywiście większa skala, tym więcej tak naprawdę powodów. Od razu może przyjść nam do głowy takie stworzenie o nazwie transakcja rozproszona. Jest takie coś. I transakcja rozproszona to transakcja, która spina więcej niż jeden system. Czyli tak naprawdę pojedyncza baza danych, pojedyncza kolejka jest w jakiś sposób transakcyjna. Transakcja rozproszona pozwala nam objąć takie dwa byty, które w jakiś sposób implementują po swoim transakcję w taki sposób, aby można było operować na nich transakcyjnie. Tak naprawdę jej celem jest takie ujednolicenie, pokazanie tych rozproszonych elementów, tak jakby mogły być objęte standardową transakcją. To, co ważne, to transakcja rozproszona wymaga czegoś, co będzie nią zarządzało. Czyli jest to po prostu transaction manager. Osobny element, który przeprowadza całą transakcję rozproszoną. No i standardowym jakby wnioskiem czy spostrzeżeniem jest to, że transakcje rozproszone bardzo często i pewnie częściej niż rzadziej będziemy wykorzystywali na sieciowych środowiskach rozproszonych. Łatwo sobie wyobrazić, że na jednym elemencie, na jednym serwerze stoi kolejka, na innym stoi serwis bazowy. Teraz jeżeli chodzi o kwestię implementacyjną, to standardową implementacją transakcji rozproszonych, czy też standardowym protokołem jest tak zwany two-phase commit. Sposób jest bardzo prosty. To jak działa tutaj commit w najprostszym ujęciu, to w pierwszej fazie przygotowuje wszystkie transakcje te jemu podległe. Czyli idzie do bazy danych, modyfikuje odpowiednie rzeczy, zakłada oczywiście to wszystko, co wykonuje w transakcji i zostawia tą transakcję w takim zawieszonym stanie. Potem w kolejnym elemencie idzie na przykład do systemu kolejkowego. Znowu przygotowuje transakcję na systemie kolejkowym, wykonuje pewne operacje i zostawia w takim stanie. W drugim kroku, mając już tak przygotowane operacje, przechodzi przez wszystkie elementy i potwierdza te transakcje w odpowiedni dla siebie sposób. Standardowym sposobem też, czy taką abstrakcją nad, wysokopoziomową abstrakcją nad transakcje rozproszone jest klasa Transaction Scope. To, co ważne, kiedy używamy ją po prostu z jednym zasobem, czyli na przykład operacje na bazie danych opakowujemy właśnie transaction scope, a potem go kompletujemy. To jest to po prostu najprostsze opakowanie tejże właśnie operacji, czy kilku operacji na pojedynczym zasobie. To, co ważne,
to taka transakcja może propagować do transakcji zaproszonej. Jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowany na szkole elektrycznej tego zarządcę koordynującego, to co się dzieje? To jeżeli odwołamy się do innego elementu, który może być jest transakcyjny, może współpracować z transakcją rozproszoną, taka transakcja może propagować do transakcji rozproszonej. Może być to znowu jedna baza i kolejka, mogą być to dwie różne bazy, różne elementy. Ten proces rejestrowania w scope'ie nazywa się enlistmentem, czyli druga transakcja, która zostaje wytworzona, w jakiś sposób jest enlistowana w tą transakcję. I potem, jeżeli mówimy o kompletacji transaction scope'a, to właśnie w tej fazie complete scope przeprowadza tą drugą fazę i kompletuje całą transakcję. Więc tak naprawdę znowu uproszczony przykład ewolucyjny, ten pierwszy przykład z użyciem transaction scope'a mógłby wyglądać następująco. Opakowujemy wszystkie nasze operacje transaction scope'em, wykonujemy je, a na końcu jako skompletowane. W przypadku błędu na dowolnym elemencie to transaction scope nie jest kompletowany, jest dispozowany i cała ta sytuacja zostaje obsłużona w sposób powrotny. Więc transakcje rozproszone są świetnym sposobem na połączenie dwóch elementów. Nieprawda. A nie są. Dlaczego nie są? Dlatego, że transakcje rozproszone nie zawsze są wspierane. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o MSMQ i o bazie SQL, okay, jeżeli mówimy o bazie SQL Server i WebSphere, okay, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na jakąkolwiek taką inną kolejkę, RabbitMQ, albo dowolny serwis restowy, czy ktoś widział, żeby enlistować wywołanie serwisu restowego w transakcji rozproszoną? Nie bardzo. Tak samo można powiedzieć o Cassandrze albo o innych bazach danych. Druga rzecz to latency. Wprowadzamy dodatkowy element, przez który nasza aplikacja będzie musiała, czy też koordynacyjny menadżer, będzie musiał skakać po całej sieci. To są dodatkowe hopki, dodatkowy koszt. Kolejne fazy, które przechodzą przez całą naszą sieć, to po prostu musi dłużej kosztować. Dłuższe wywołania, a więc dłuższe loki. Skoro nasza transakcja spanuje tak naprawdę kilka różnych zasobów i te transakcje poszczególne są trzymane na elementach, dopóki cały scope nie zostanie skompletowany, to zasoby, które znajdują się w tych transakcjach, mogą być dłużej lokowane. Więc to plus latency po prostu zmniejszy nam przepustowość naszego systemu. I to co najgorsze, w tym wypadku kiepsko się nazywa to środek. Czyli transakcje osierocone, takie, których stan jest po prostu nieznany. I one nie staną się jakimś superagentem, po prostu będą w takim nieustalonym stanie, dopóki ktoś nie zaloguje się do SQL Servera albo do innych elementów, po prostu nie sprawdzi, co się stało. Tragedia. System, tak naprawdę, element, który powinien zapewniać nam tą spójność, może niestety czasami tej spójności nie zapewnić. To skoro pozbyliśmy się takiego fajnego mechanizmu, jakim jest transaction scope, I transakcja rozproszona dostarczamy nam chociażby przez koordynatora dostarczonego teraz przez Microsoft. Co możemy zrobić? Może going local, pójście, spróbowanie uchwycenia tego w jakiś lokalny sposób będzie możliwe. No to wróćmy jeszcze raz do tego przykładu. Czyli znowu banalna rzecz. Zapisuję customera. Chcę w jakiś sposób poinformować mnie o tym fakcie. Zróbmy następującą rzecz. Zmienię sobie tą metodę publish, przekazując tutaj kontekst. Czyli tak naprawdę nic się nie stało. Tu oczywiście być może się na zewnątrz powinna być transakcja, bo niby kontekst powinien być ustawiony w taki sposób, żeby to wszystko było transakcyjne. Nie jestem fanem tych frameworków, więc to może tłumaczyć pewne elementy. A spójrzmy zatem na to, jak wygląda publish. No publish zmienił się w znaczny sposób. To co uzyskujemy, czy to co próbujemy zrobić, to zamiast publikować do zewnętrznego zasobu, to co robimy, to na podstawie customera tworzymy sobie taką chęć, intencję opublikowania tego. I co robimy z tą intencją? Ano to dajemy ją
naszego QB kontekstu. Czyli to, co zrobiliśmy, to zamiast publikować naszą informację na zewnątrz, przecież informować serwis zewnętrzny, w tej samej transakcji do naszej bazy zapiszemy i customera, i tą intencję. Jeżeli byśmy mieli, chcielibyśmy jakoś lepiej nazwać, to być może moglibyśmy pójść tutaj w nieco bardziej w zdarzeniach, event-driven architecture, ale o tym już mówiłem, nie notujemy dwa razy w tym samym kierunku. A nazwijmy to po prostu intencją, czyli obiekt, coś, co uchwyci nam to, że chcemy skomunikować się z zewnętrznym systemem. Więc tak naprawdę, so far, so good. W jednej transakcji, w jednej bazie zapisujemy nasz faktyczny stan, a także to, że będziemy chcieli się skomunikować z kimś na zewnątrz. I to, co ważne, to transakcja jest lokalna, czyli po prostu komunikujemy się z jednym zasobem, w tym wypadku z bazą danych. Troszeczkę inne zamodelowanie tego elementu, czy tej interakcji, spowodowało, że możemy używać właśnie lokalnych transakcji, a nie transakcji rozproszonej. No i to, co niestety nam zostało, to te nieopublikowane chęci publikacji. One się tu na razie w naszej bazie. A więc to, co teraz możemy zrobić, to po prostu stworzyć czy zewnętrzną usługę, czy dodatkowy mały serwis, który przejdzie przez te intencje, czy będzie je po prostu przez jakiś czas przechodził i będzie je publikował na zewnątrz. No to super. Ten serwis może przez nie przejść, opublikować na zewnątrz, ale chciałby to zrobić w transakcji. I znowu musielibyśmy wejść w transakcję rozproszone. To bez sensu. Taki kawał pracy i znowu wylądować w rozproszonym świecie. Może jednak da się osiągnąć takie szczęście i pozbyć tej transakcji rozproszonej. Idźmy krok dalej. Na razie mamy intencję i zmieniony stan w naszej bazie danych. Wróćmy na chwilę do takich elementów. Delivery guarantees. To już taki temat w ogóle. OK? At most once, at least once. Exactly once. OK. Czyli dla tych, którzy nie kojarzą, to są gwarancje dostarczania naszej wiadomości. W systemach rozproszonych, które wysyłają po prostu wiadomości, bo tak się komunikują systemy. To nie jest żadna magiczna rurka, która dostarcza zawsze nasze wiadomości. Po prostu najlepiej wiadomości, komunikacji traktować jako serię wiadomości. Mamy trzy tryby tak naprawdę dostarczenia wiadomości. Co najwyżej raz, łatwo sobie wyobrazić taki pakiet, na przykład na podstawie pakietu UDP, który gdzieś może być dropowany. Dokładnie raz, zaraz do tego wrócimy, bo to nie jest takie trywialne, i co najmniej raz, czyli mogę dostarczyć raz, dwa, trzy, ale na pewno dostarczę co najmniej raz. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli pomyśleć o publikacji do jakiegoś zewnętrznego kanału bez transakcji rozproszonej właśnie przy pomocy tych, zapewniając te gwarancje, to spójrzmy na powyższy przykład, który obrazuje gwarancję at most once. Czyli to, co robimy, to bierzemy sobie naszą intencję opublikowania, usuwamy ją z bazy danych, zapisujemy te zmiany i publikujemy na zewnątrz. Oczywiście ten przykład jest do zaatakowania, tak jak wcześniejsze, czyli aplikacja może wywalić się gdzieś tutaj, ale to spełnia naszą gwarancję, to jest at most once. Mogliśmy nie dostarczyć, bądź dostarczymy raz. Jakby gwarancja jest zachowana. Spójrzmy na kolejny przykład, który realizuje at least once, czyli co najmniej raz. No tu bardzo pomoże nam przesunięcie tych bloków. Czyli to, co robimy, to zamiast publikować, najpierw usuwać, a potem publikować, przesuwamy publikację na początku. Czyli po prostu najpierw wysyłam, potem usuwam. Nawet jeżeli nasza aplikacja się wywali, znowu wszystkie kataklizmy mogą się pojawić, a to nawet jeżeli tutaj by się zepsuła, i jeszcze raz proces wejdzie do tego, to wyślę tą wiadomość ponownie, aż w końcu, ostatecznie, przejdzie cały ten kod i usunie ten intent. Czyli otrzymaliśmy gwarancję co najmniej raz. Wyślemy raz, jeżeli przejdzie cały kod, jeżeli tu wystąpił jakikolwiek błąd, proces w końcu to ponowi i wyślę to ponownie. Czyli mamy naszą gwarancję at least once i at most once. Po prostu umieszczając usunięcie i publikację jedną nad drugą, to możemy zrealizować te dwie gwarancje. Exactly once nie jest tak proste. Ale czy możemy w ogóle zrealizować exactly once w naszym systemie, bo o to nam chodzi, aby po prostu ten drugi system został powiadomiony dokładnie raz. Możemy.
Dostarczenie dokładnie raz. No, to co jest ważne, to na pewno zastanówmy się, jak byśmy chcieli to zrobić, jak to można zrobić. To, co musimy zapewnić, to, że nasz odbiorca dostanie tę wiadomość przynajmniej raz. Jak w ogóle jej nie dostanie, to w takim świecie nie ma gdzie się poruszać, bo nie dostaje jej nawet ten jeden raz. Czyli musimy mieć ten przykład at least once. Tak naprawdę, czyli będziemy się próbowali użyć takiego schematu. Najpierw wyślij, a potem usuń naszą intencję temat wysyłki. To, co ważne, to skoro nasz odbiorca odbiera wiadomość, to dokładnie w tej samej transakcji, której realizuje całą obsługę tej wiadomości, czyli zapisuje jakiś zmieniony stan, może w tej samej transakcji zapisać sobie identyfikator tej wiadomości. A jeżeli zapisze identyfikator tej wiadomości, to co ważne, to na początku tej transakcji może sprawdzać, czy ta sama wiadomość nie była już przetworzona. Jeżeli była, to po prostu nic z nią nie robię. To znaczy, że nadawca wysłał mi to po raz kolejny. A znowu taki prosty szkic oparty o lokalną transakcję z Entity Framework. Czyli otwieramy transakcję, przychodzi nam jakaś wiadomość. Przepraszam za odcięcie, ale ten schemat jest trywialny. Znajdujemy wiadomość po identyfikatorze. Ten identyfikator z systemu zewnętrznego, który my otrzymaliśmy. Jeżeli ta wiadomość była już u nas zapisana, wychodzimy. Dziękuję. A, przepraszam. A nawet nie musimy komitować, dokładnie. Ta wiadomość była zapisana. I system dostarczy nam ją ponownie. Jeżeli nie była, to co robimy to? Oczywiście przetwarzamy, aktualizujemy cały stan po naszej stronie. I następnie dodajemy sobie identyfikator do kolekcji przetworzonych już i komitujemy transakcję. Czyli zrobiliśmy drugą lokalną transakcję. Super ekstra. Rozdzieliliśmy całą naszą integrację na dwie lokalne transakcje. Z całą pewnością dwie lokalne transakcje będą szybsze niż jedna rozproszona. Więc podsumowując, tak naprawdę ten model, który wypracowaliśmy dostarczania dokładnie raz, jest on bardzo prosty. Dokładnie raz wiadomość jest dostarczana wtedy, kiedy nadawca wysyła ją przynajmniej raz, a odbiorca jest idempotentny. Czyli dwa razy otrzyma przy tą samą wiadomość, za drugim razem po prostu nic nie zrobi i zapisze sobie informację, znaczy po prostu nic nie zrobi, bo miał już wcześniej zapisaną informację na temat przetworzenia tej wiadomości. Jeżeli pracowaliście chociażby z kolejkami na Ażurze, gdzie wiadomości pobiera, potem się potwierdza i tak dalej, to w przypadku, kiedy pobierzemy wiadomość, aby da się nam dzierżawa na tą wiadomość, to lądujemy dokładnie właśnie w takim świecie at least once, czyli dostaliśmy raz wiadomość, przetworzyliśmy ją lokalnie, wystąpił jakiś timeout, pobieramy ponownie tą samą wiadomość. I właśnie Azure realizuje, kolejki Azure realizują, pomagają nam w realizacji exactly once dokładnie w ten sam sposób. Każda wiadomość ma własny identyfikator, który to właśnie w lokalnej transakcji będziemy zapisywali. Teraz kilka tak naprawdę słów. Jeszcze chciałbym powiedzieć na temat transakcji takich nowych bazek danych. SQL Server, okay, wszyscy już znają. Spójrzmy może na nowe trendy. Więc jest ich bardzo dużo. Nowoczesnych baz danych NoSQL-owych, NoSQL-owych. Na pewno wszystkim nie pokryjemy, ale spójrzmy chociażby na takie elementy, które w świecie w ogóle podejścia transakcyjnego do różnych prac mogą nam pomóc. To, co najważniejsze, to wiele z nich po prostu nie mówi w ogóle o transakcjach. Bardzo często, jeżeli spojrzymy na Key Value Store, chociażby, to mamy gwarancję, że w przypadku, kiedy powiemy tam put, czy save, czy cokolwiek, wstawić po prostu wartość, to będziemy tą wartość mieli umieszczoną lub nie. I to jest cała gwarancja. Nie wiem, czy to można nazwać transakcją. Transakcja dosłownie jeden element. Wiele baz. To, co właśnie zaznaczyłem, czyli jest bardzo często to, że transakcje mamy tylko na jeden klucz. No i bardzo często nie mamy w ogóle lokowania w przypadku transakcji SQL Serverze. To, co jeszcze mamy takie dobrodziejstwo albo przekleństwo, to transakcje jest w stanie nam zablokować część wierszy, żeby inne transakcje w tym momencie tego nie modyfikowały czy nie dotykały. Jest dobór poziomu spójności transakcji też jest ważny. No i teraz kilka przykładów takich ze świata NoSQL-owego, cloudowego, żeby poczuć w ogóle smak, jak
jak modelujemy transakcje, czy jak one zostały zamodelowane w tych systemach. W przypadku Azure Table Storage sam klucz składa się z dwóch części. To jest klucz, klucz składa się z części partition i z klucza pierwsza tak naprawdę. I to, co zapewnia nam Azure Storage, to jeżeli nie przekroczymy pewnego pułapu, to elementy znajdujące się pod tym samym kluczem partycjonującym będą zapisane w jednej transakcji. Czyli w tym momencie, jeżeli modelujemy elementy, to musimy wiedzieć, że nasza transakcja nie będzie w stanie rozprzestrzenić się na wszystkie elementy, tylko na te, które mają ten sam klucz partycjonujący. RavenDB, popularna baza dokumentowa, jeżeli chodzi o .NET, to co fajne, to ma transakcje, które dotykają wszystkich dokumentów, czyli możemy sobie zapisać wiele dokumentów w jednej transakcji. To, co jest tragiczne, to to, że indeksy są zupełnie asynchroniczne. Czyli nie jak do SQL serwerze. Jeżeli wsadzimy do SQL serwera wiersz, czy 10 wierszy w tym samym, tej samej transakcji poprosimy o te 10 wierszy z warunkiem where, na przykład po najmniej czy po czymś, otrzymamy je. W RavenDB nie mamy tej gwarancji. Musimy wołać specjalną metodę, zaczekaj na przetworzenie się indeksów. Co może po prostu czasami zmiażdżyć tak naprawdę całą przemysł używania tych bazy. React, po prostu klucz wartość. Wartości zastępowane są atomowo. Może też wyjść taki tryb multi-write, czyli na przykład jeżeli ja zapisywałem wartość, czy ktoś zapisywał wartość, każdy z nas zapisał, pobrał wcześniej wartość o wersji pierwszej, ja zapisałem ktoś, to ta wartość teraz będzie miała dwie wartości, zostawiając do rozstrzygnięcia klientowi już, co powinno być zapisane dalej. Fajny tryb, ok. Jeżeli budujemy na przykład, tak jak zrobił to Amazon, jeżeli budujemy basket, do którego klient wsadza, to fajnie, łatwo to można zobaczyć, bo wtedy jeżeli klient coś wsadził, to przy jakimś ewentualnym konflikcie, powiedzmy, zapominamy o usunięciach, a zostawiamy mu więcej rzeczy. Znowu, musimy zastanowić się, jak odpowiednio to zamodelować. Event store, czyli baza dotycząca eventów. Transakcje są tylko na dany strumień. To jest bardzo duże ograniczenie. To jest tak naprawdę tylko na dany klucz. Nie możemy w jednej transakcji zapisać do dwóch strumieni zdarzeń, czyli na przykład obrzydliwe jedno zdarzenie customer updated i wallet updated dla dwóch różnych strumieni nie przejdą. No i ostatnia, to jest taka baza danych, przykład, która czasami zapisuje dane, a jak zapiszę, to można je czasami odpisać. I teraz przykład, może niekoniecznie dotyczący transakcji, ale troszkę połączony z bazami SQL-owymi. Akurat zespół, który napisał ten kod, używał MongoDB. Nie wiem, czy to jest jakaś korelacja, ale nieważne. To, co przykład, czego się tyczy, to jest błąd, który upuścił mnóstwo krwi z wielu walletów bitcoinowych. Błąd wygląda następująco. Z bazy pobierany był jakiś balans. Tu odejmowany był amount, który chcemy pobrać i potem zwracany na zewnątrz. Oczywiście tam odpowiednio zapisywany. To, co oczywiście łatwo sobie wyobrazić, to jeżeli przyciśniemy pedał gazu i zaczniemy requestować tysiące elementów na sekundę, to coś zwróci nam ten sam wynik, na przykład $1000. My 10 razy obciążymy nasze konto o $1000, a potem 10 razy zapiszemy, że jest 0. Świetnie, mamy 0, a dostaliśmy 10 tysięcy takich. W ten sposób wyczyszczono wiele portfeli. W sposób akurat w MongoDB, jeżeli oczywiście zapiszę dane na dysk, to też jest niepewne, są oczywiście operacje warunkowe, czyli możemy stwierdzić wstać po wartość tylko, jeżeli wcześniejsza wersja, czy tam wcześniejsza wartość była. Ale zostawmy to, teraz bazę, nie ma zbytu. Pytanie o modelacji tak naprawdę trochę, żeby jeszcze na koniec nieco pobudzić wyobraźnię dotyczącą transakcji, tego jak nawet tak okrojony scenariusz, który podałem przed chwilą, możemy modelować elementy. Przelew pieniędzy. Załóżmy, że baza może przetrzymywać element transakcji tylko na jednym kluczu. Może pozwalam sobie na obciążenie danego
ponta, czyli że może się pojawić debet, dowolnie duże, czyli jesteśmy takim kolejnym bankiem, potem trakant ktoś spłaci. A jakbyśmy zamodelowali transfer pomiędzy kontami, skoro możemy kolejną wartość wstąpić. To ma refleksję sprawną, a możemy wymyślić następującą rzecz. Nie ma czegoś takiego jak konto, jest tylko jego numer. I atomową operację będzie transakcja pomiędzy dwoma kontami. Zapisujemy po prostu transakcję przelewu z do, mieszkając w jednym elemencie numer rachunku obciążanego, uznanego i kwotę. W ten sposób tak naprawdę rachunek jest nic innego jak taka kwerenda nad wszystkimi operacjami. Jeżeli mamy możliwość właśnie obciążenia dowolnego konta o dowolną kwotę, no to takie zamodelowanie mogłoby przyjść. Czyli spójrzcie tylko na to, że znajdujemy się nawet w tak określonych warunkach, jak transakcje, które nas dotykają tylko zbioru danych. I tak możemy w odpowiedni sposób, modelując nasz proces myślenia i modelując w ogóle całą domenę, w której się poruszamy, zmienić, a właśnie zaimplementować daną funkcjonalność. Podsumowując tak naprawdę, to co ważne, to bądźmy wszyscy świadomi tego, w jaki sposób systemy mogą się psuć. Ten pomysł na to, że w każdej linijce może wystąpić wyjątek i spojrzenie tak na skrót może uratować tak naprawdę naszą aplikację przed bardzo poważnymi błędami. Jeżeli możemy, to wydaje mi się, mamy kontrolę nad obiema kontrolami, bo to jest ważne, starajmy się być może modelować właśnie w sposób taki lokalny w transakcji. Czyli zapamiętujmy to, co chcemy opublikować na zewnątrz, komunikację z zewnętrznym systemem, zapamiętujmy lokalnie transakcji, po to, żeby potem w odpowiedni sposób zdispatchować. Ważne podsumowanie, takie równanie, które powinno zostać w głowie chyba, to, że dokładnie jedno to jest co najmniej raz plus tym potem receiver. To w taki sposób jesteśmy w stanie zapewnić komunikację exactly once w systemach rozproszonych. No, tak jak przykład z tym transferem. Można na pewno znaleźć mnóstwo pytań do tego przykładu i powiedzieć, że być może jest błędny, ale model to tylko model. Więc trzeba wybierać po prostu dobrze do danej sytuacji, a zgodnie z tym, z narzędziami, jakie mamy. No i na końcu tak naprawdę to myślmy o tym, co w jaki sposób modelujemy, bo bardzo często po prostu pracujemy z pieniędzmi, taka branża. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko w ogóle tematyką transakcji, szczególnie właśnie w systemach rozproszonych, bardzo fajnymi papierami do przeczytania są papiery Pata Helanda. To jest facet, który kawał życia spędził na tym, żeby mówić, ok, transakcje rozproszone są świetne, wszystko z tymi transakcjami rozproszonymi, w końcu go oświeciło, że się nie da. Napisałem taki papier, Live Beyond Distributed Transactions, bardzo dobry papier, naprawdę polecam. Drugim papierem, troszeczkę może z odmiennej dziedziny, ale też poruszającym różne elementy, jest Immutability Changes Everything. Jeżeli coś jest niezmienne i wsadzamy to dwa razy, to mamy automatycznie idempotentność. Więc być może systemy też można modelować dzięki takim założeniom. Strasznie fajną bazą jest Cockroach DB. Czy ktoś słyszał o spanerze z Google? Wow, to jest świetna baza danych. Dosłownie minuta, wiem, że już jeszcze troszkę później, ale jedna minuta. A baza danych, która jest na całym świecie, to co robi Google, to do każdej swojej serwerowni wstawia GPS, żeby odbierać sygnał i zbierać zegarek, jak i GPS-a. A jakby coś nie działało, to dodatkowo dokłada zegar atomowy. I to, co zapewniają, to są spanner, nie cockroach. Cockroach to jest open source, nie stać ludzi na zegarki atomowe. A to, co spanner zapewnia, to, że uchwytują, próbują uchwycić tą niepewność pomiaru czasu. Czyli jeżeli dwie operacje wykonały się na dwóch różnych półkulach, to oni wiedzą, są w stanie zapewnić, że po tej delcie czasu coś się nie wykonało, bądź wykonało. Naprawdę fajne podejście i zachęcam do zapoznania się z tą bazą, która ostatnio chyba mnóstwo pieniędzy zebrała, więc na pewno będzie z tego coś wielkiego. A Peter Bayliss, strasznie fajny człowiek, jeżeli chodzi o systemy rozproszone i też transakcje. A niby się nie da tych transakcji rozproszonych zrobić, ale coś takiego jak Trump Transactions to jest po prostu no,
sorry, ale mind-blowing, to wysoce głowę, jednak da się coś zrobić, chociażby zaimplementować secondary indexes w Cassandrze. Fajne i bardzo ciekawe słowo, które, czy związek, który trzeba poznać, to eventual consistency. Widzieliście przed chwilą, że lokalnie zapisywaliśmy w naszym systemie coś, a potem to było dispatchowane na zewnątrz. To nie jest spójne, to jest ostatecznie spójne, tak że ten dispatcher na zewnątrz wywołuje te dane. Więc to jest ostatecznie spójne. Warto się zapoznać. Po prostu zgubiłować tą SQL. Jest pierwszy taki hit gigantyczny, to jest lista prosty 20 baz, czy coś takiego. Też warto popatrzeć. Jak był taki film tam jedz, coś tam tego, to proponuję, żeby po prostu uczyć się, używać i szerować swoją wiedzę, nawet w tym jakże świetnym gronie. Więc dzięki, tyle co chciałem wam dzisiaj przekazać. Jeżeli są jakieś pytania, to i jeszcze nie waliście, to zachęcam.